przez tę bramę chcemy wprowadzić dziecko Boże, aby mocą Chrztu Świętego zostało włączone do wspólnoty Kościoła. Pozdrawiam rodziców, chrzestnych i nas wszystkich. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Boży dla Zbigniewa? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowali Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązków? Zbigniewie, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczycie znakiem krzyża. O mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Chrystusa, naszego wsparcia.
Jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znów Abraham. Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem dumem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy w braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł. Nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami. A może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł. Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział. Niech się nie gniewa Pan, jeśli żegna. Może znalazłoby się tam 30. A na to Pan. Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Pozwól, Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział. Nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham. Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytał, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Oto Słowo Boże.
modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawinił. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjaciel, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z zewnątrz: nie dam się, krzepnij się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną. Nie mogę wstać i dać sobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da ile potrzebuje. I ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołacząca zostanie otworzona. Jeżeli któregoś z was, ojcu, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jabłko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Oto słowo Pańskie. Drodzy Chrystusie, są wakacje, pełne wakacji. Dzieci radują się, że nie trzeba chodzić do szkoły, a Pan Jezus dzisiaj nam przepowiada o nauce, o tym, że trzeba się uczyć. Zobaczmy, słyszymy o pewnym uczniu, który staje przed Chrystusem i mówi do niego: Panie, naucz nas się modlić. Uczymy się rzeczy, które są dla nas ważne, które mają znaczenie dla przyszłości. Nauka wymaga cierpliwości, wymaga pracy. Mówimy repetycja jest matką studiów, powtarzanie jest matką nauki. A więc modlitwa jest taką rzeczywistością, która ma znaczenie dla naszej przyszłości. Jest ważna i modlitwy trzeba się uczyć. A skąd się bierze motywacja do tego, by chcieć się uczyć modlitwy? Z przykładu życia, które tętni modlitwą. Popatrzcie, Jezus przebywał z jakimś ludźmi, modlił się, a kiedy skończył, podszedł do niego uczeń: Panie, naucz nas się modlić. Czy nie rodzi się w nas taka Boża zazdrość, kiedy widzimy ludzi zatopionych w modlitwie? Nie mówimy tutaj o źle rozumianej dewocji, o jakimś szukaniu wrażeń, skliwych uczuć, odrywaniu się od ziemi dla zaspokojenia tak naprawdę jakichś egoistycznych potrzeb, że mi jest dobrze na modlitwie. Nie o to chodzi o modlitwie. Modlitwie chodzi o to, żeby Pan Bóg był dobrze ze mną. Kiedy widzimy ludzi, którzy autentycznie się modlą, jest w nas takie pragnienie: jak ja bym chciał tak się modlić. Spróbujmy więc króciutko
bo temat jest przeogromnie szeroki i nie da się go wyczerpać, pewnie całe te kolekcje, czy misje nawet można by poświęcić rozważaniu tego tematu, jakim jest modlitwa, przyjrzeć się temu wydarzeniu, które nazywamy modlitwą. Czym jest modlitwa? Najpierw trzeba powiedzieć, czym nie jest, żeby w kontekście łatwiej było zrozumieć, czym jest. W modlitwie nie chodzi o to, by poinformować Pana Boga o naszych potrzebach. Jak to? Przecież Bóg jest najlepiej od nas. On wie, co nam jest potrzebne. W modlitwie, Panie Boże, nie chodzi o to, by zmanipulować Pana Boga. Popatrzcie, jaki jest człowiek pęknięty przez grzech pierworodny. Mam swoją wizję życia, swoją drogę. Bardzo mi zależy, żeby coś poszło po mojej myśli. I staję z tym przed Panem Bogiem. I wtedy moja modlitwa brzmi tak. Panie Boże, bądź tak dobry i swoje plany dostosuj do moich. A istota modlitwy polega na tym, żeby człowiek zaufany stanął przed Panem Bogiem i powiedział: Panie Boże, daj mi tyle siły, żebym był zdolny wypełnić Twój plan wobec mnie. Żebym zrealizował Twój pomysł na moje życie, bo On jest najlepszy, gdyż Ty jesteś miłością. I kierując się miłością, wyznaczyłeś mi drogę. Ja jej nie rozumiem, ona jest trudna, ona mnie boli ta droga. Ale wiem, że jeśli ją przejdę, umocniony Twym błogosławieństwem będę szczęśliwy. Panie Boże, bądź tak dobry i daj mi tyle siły, by wypełnił Twój plan pomoc, nie będzie mnie zamienił. Na tym polega istota modlitwy. W tym sensie, moi drodzy, robimy krok dalej, ale też nie będziemy rozwijać. Tak naprawdę modlitwa jest najpierw słuchaniem. Na modlitwie nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni myślą, że przez takie domysły będą usłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Tak naprawdę modlitwa jest najpierw słuchaniem. To tak jak te osoby kochające się, które się znają, które nie jedno razem przeszły, nie potrzebują tam brać posiedzeń ze sobą, kiwają głową, one się rozumieją. A więc tutaj robimy taki bardzo ogólny zarys treści modlitwy. Natomiast metoda. Modlitwa potrzebuje czasu, potrzebuje systematyczności. Ta modlitwa poranna i wieczorna to jest bardzo głęboki i praktycznie ważny temat. To nie jest paciorek. Proszę popatrzeć na drzwi. One są zawieszone na dwóch zawiasach. Tak samo analogicznie dzień, jego treść jest zawieszona na dwóch zawiasach. Modlitwy poranne i modlitwy wieczornej. Jak tego nie ma, to coś tam skrzypi. Coś się przewraca, wiatra, kula, bałagan się robi. Proszę zwrócić uwagę, co się u nas dzieje, kiedy rano próbujemy się modlić. Czy też wieczorem. Wszystko można robić, na wszystko jest czas. A kiedy zaczniesz się modlić, oho! Przecież ile czynności musimy rano wykonać, choćby w związku z troską o swój wygląd, zupełnie uzasadnioną i godną, z troską o przygotowanie śniadania. Tyle zabiegamy, to na to wszystko się znajduje czas. Tak być powinno. A modlitwa? No teoretycznie wystarczy 5 minut wcześniej stać. Teoretycznie wydaje się to banalnie proste. A w praktyce doświadczamy przeciwnego takiego napięcia na to, na boku. Ktoś nazwał modlitwę drogą pod strzałem. Taką drogą, którą bardzo trudno jest przejść, aby nie dać się ustrzelać. Kiedyś oglądałem, czytałem
wspomnienia na czasu pod Monte Cassino, oni opowiadali, że tam był taki niebezpieczny fragment drogi. Rozwieszali tam w języku polskim tabliczki z napisem: nie bądź głupi, nie daj się zabić. Przejdź dalej. Chyba tak trzeba by było napisać. Przy tej drodze, na którą się wybieramy, aby się pomodlić. Nie bądź głupi, nie daj się wystrzelić. Zwieść z tej drogi. Wejdź w ten czas. 3 minuty, 5. Więcej naprawdę nie trzeba. A jak człowiek wejdzie, to sam doświadczy powrotu. Przecież Pan Bóg nie chodzi o to, żebyśmy mieli mniej czasu. On nam nie chce nic zabrać, on nam chce dodać. Proszę popatrzeć, święty Jan Paweł II, jego życie analizowane z każdej strony, na wszystkich płaszczyznach teologicznej, naukowej, społecznej, kulturalnej, dobroczynnej, jak byśmy chcieli. Człowiek, który wszędzie jest zaangażowany. Ale jest jeszcze jedna płaszczyzna, kilku godzin modlitwy codziennie. To ona sprawiła, iż jego praca, jego posługa na tych innych płaszczyznach była owocna, była w czymś zaangażowana. A jak rzadko publicyści czy jego biografowie zwracają na to uwagę, że on kilka godzin dziennie się modli. Gdyż modlitwa potrzebuje swojego czasu. Ta modlitwa poranna i modlitwa wieczorna są jak zawiasy, które trzymają drzwi. I o to po prostu trzeba walczyć. Tego dotyczą słowa: Panie, naucz nas się modlić. Pamiętamy dobre czasy, jak Pani kazała interwę, ileś tam razy na pasach w szkole w zeszycie. Czy jak był błąd w jakimś wyrazie, wiele razy na napisach, żeby powtórzyć. Ale bylibyśmy w wielkim błędzie, gdybyśmy sądzili, że od naszej pracy, od tej naszej nauki zależy owoc, efekt i doświadczenie w niej. Nasza praca jest konieczna, ale w sensie współpracy z łaską. Gdyż tak naprawdę modlitwa jest owocem działania Ducha Świętego w nas. To Pan Bóg w nas się modli. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że zaprosiliśmy artystę, skrzypka z instrumentem i on wykonuje dla nas jakiś utwór, gra koncert. Kto gra? Skrzypce czy artysta? Jakość instrumentu jest bardzo ważna, ale tak naprawdę harmonię dźwięku wydobywa z niego artysta. Człowiek jest takim instrumentem. To naucz nas się modlić, to jest troska o instrument. I dalej musi dojść do po prostu pokory, że Panie Boże, Ty módl się we mnie. Dlatego modlitwa jest najpierw słuchania, czyli otwarcie na działanie Pana Boga. To się dzieje, na to jest całe życie, tego człowiek się walczy, ale też na tę zmianę, bo tam to owocuje. I jeszcze jeden obraz, jeszcze jedna prawidłowość w tej naszej szkole modlitwy, kiedy mówimy jakby o metodzie modlitwy. Wspomnieliśmy o porannej, o wieczornej. To jest modlitwa formalna, pewna systematyczność. Jak to dobrze, że teraz jest tyle słońca, że zachodzi gdzieś tam przed 22, jak człowiek inaczej się czuje, a jak przyjdzie listopad, grudzień, robi się szaro, kolorowo. Dlaczego o tym mówię? Bo wtedy cenimy sobie oświetlenie. Jeśli jest jakaś droga, chodnik, przy którym jest oświetlenie, swoją lampę, człowiek bezpiecznie drogą wędruje. Nawet może pójść na stację. Nie czuje się zagrożony, bo widzi drogę. Zauważmy, że te lampy są tak usytuowane, aby promień światła, który daje jedna lampa, graniczy z promieniem światła, który daje sąsiednia lampa. Jeśli jest tak, że kilka lamp jest już
ciemność. Można sobie zrobić krzywdę. Może ktoś na nas napaść. Systematyczność modlitwy. To jest promień lampy. Jeśli człowiek modli się systematycznie, to cały czas przechodzi przez świat. Zauważmy, że jest taki moment, że człowiek mówi, o już chyba powinienem pójść do spowiedzi. Nawet jeśli nie ma grzechu ciężkiego. Bo czuję, że ta łaska Boża już nikak nie owocuje i modlitwa nie działa. Zaczyna się długo. Trzeba następny rady, następnego światła. Inaczej czasami ktoś ryzykuje tę drogę przez ciemność. Bez Eucharystii, bez modlitwy. Może się udać. Pan Bóg chce nas zbawić, a nie przyłapać na jakiejś słabości. Dlatego prowadzi nas swoim miłosierdziem, ale duże ryzyko podejmujemy. I po co się męczyć, idąc w ciemnością, kiedy łatwiej, przyjemniej, bezpieczniej jest wędrować w świetle systematycznego życia modlitwy. Jakżeż to jest ważne. Będziemy kończyć to nasze rozważanie. Niech ono nas tylko zachęci do zgłębiania tematu, a przede wszystkim do praktykowania na tę drogę wprowadzania z nieba. Rodzice chcą wychować po chrześcijańsku, chcą nauczyć go modlitwy. Tak, ten uczeń, który przychodzi do Pana Jezusa i mówi, Panie, naucz nas się modlić. Dobry Bóg, niech nam daje potrzebne dary Ducha Świętego, by z nas wydobywać tę melodię, harmonię modlitwy, niech nas prowadzi przez życie. Natomiast teraz naszą modlitwą otaczamy Zbigniewa, w której już się będziemy uczestniczyć. Powstań. Prosimy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich oszczędnych. Prosimy Cię, abyś to dziecko odrodził z wody i Ducha Świętego na życie pierwsze. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła Świętego. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać się w życiu świata. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze ani w jednej wierze i miłości Ciebie prosimy. Księga Mego Matko Boża, Księgi Janie Chrzciciel, Święty Józefiel, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święte Boże. Wybrzmi teraz modlitwa z egzorcyzmem, w mocy której przez zwycięstwo Chrystusa staje się uwolnionym od grzechu pierworodnego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności, przeniósł do przeciwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego. Uczynił je swoją świątynią i mieszkanie Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Cię broni Bóg Chrystusa, Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Módlmy się, aby Bóg mogący obdarzył to dziecko nowym życiem, z wody i Ducha Świętego. Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdrowia Chrztu Świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i Ducha Świętego jednoczysz w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem. Tobie chwała.
chwała na wieki. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, a te wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna. Tobie chwała na wieki. Tobie chwała na wieki. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego urodzenia Twojemu słudze z niewoli, którego w wierze Kościoła wysłałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie podskażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc nie mówiąc się miarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą drugą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, Pan Zbigniew otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą szepnijmy wspólnie wyznanie się? Chcemy. Zbigniew, ja Cię wierzę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Bogu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie mówię, że to jest
czy się ale domy na ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, w tym życiu.
przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby był entuzjasta w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym, który dzisiaj przez chrzest został włączony do Twojego ludu. O Zbigniewie, aby z miarą i odwagą szedł za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam ludziom w życiu wiecznym. Staj się Twoją Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej Miejcem, ze świętą Faustyną, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus
Prośmy o błogosławieństwo Boże dla pojazdów i tych, którzy nimi będą się posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata, które zależy od Twojej woli i spraw, aby te pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy. Zastanów się ustem świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Ostrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich miesznych duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i na pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Proszę o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich, sposób dla mamy, taty, chrzestnych i dziadków z imieniem Duchu Święty. Hello.